znaleźli na bagnach chłopi. Zaprowadzili ją do barona, samozwańczego władcy Velen. Baron zaopiekował się dziewczyną i gdy ta wróciła do zdrowia, wyprawił ją do Nowigradu. Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zainstalowano zawartość dodatkową informację na jej temat, znajdziesz w samouczku. Okej. Okay. Nowy patch 1.0.5. Idziemy zabić czarownicę. Pewnie będzie ciężko, ale zobaczymy. Okej. Okay. Naostrzy sobie broń. Skąd to bogi prowadzą? Dobra, idziemy sztygary. Wieś sztygary. A gdzie jest mój koń? Chłopi się ześlili i chcieli ich przepędzić. Na nieszczęście tamtych mnogość była. Związali ich, do stodoły zapędzili. Nie mam siły o tym mówić. Go, płotka, go. Sztygary. Co ty pleciesz? Koń wielki, upiorny. Ludziska poszaleli, do gardeł się sobie rzucili. Sąsiad czy dziecko wszystkich mordowali. To duch tego lasu. Mści się na tych, którzy chcieli jego zguby i zsyła na ludzi szaleństwo. Geralt! Dobrze, żeś przyszedł. Bo nie mogę tu z nimi dojść do ładu. Trzeba będzie ich porządnie batem oćwiczyć. Panie! Tak samo i oni mówili o tej marze, znaczy się, że zły duch lasu. Kto niby mówi? Łowcy czarownic, dopiero co tu byli. Do wioski na bagnach szli. Jakaś dziewucha ich prowadziła, o matkę się wypytywała. Dziewczyna? Ruszajmy tam od razu, Geralt. Muszę się jeszcze przygotować. Przygotować? A co będziesz chce? Teraz cholewki czyścił czy w nosie dłubał? A tam jak chcesz. Ja zbieram moich ludzi i ruszam. Dołączę do was w wiosce wiedźm. Zbiera się! Musimy przedrzeć się przez te bagna do tych przeklętych. Z baronem udaj się do chaty na moczarach. Dodź. Czekaj, jeszcze sobie sprawę w ulicę. Garnki, wazy lepiej zapalą wszystko. Szyję łatem ceruję. Wybawię z twojego obejścia szczury, myszy inne gryzanie kur. Zrobienie garbowania, skóry, jeleni. Chętnie w zbożu przyniosę za osuchurus. Nie ma ogłoszeń. No
już do masła. Zmienili ten... Wystarczy kliknąć? Nie wiem, czemu mi się to świeciło. Cholerne moczary od tego morowego powietrza wieśniakom mózgi butwię. Ty, a ja muszę sobie zregenerować ten... Niedługo sam się przekonasz, że wieźmy istnieją naprawdę. Eliksiry. Ta, jakieś szalone staruchy, co mącą ludziom w głowach. Anna pewnie z nimi została, bo ma miękkie serce. Zawsze taka była. Kurwa, ten baron ma tych ludzi. Sześciu. Ci to byli ci zbóje. Wow. Salmiska brygantyna zbroje. Spodnie kawalerzysty. Co jest, ku? Dawaj tu, kurwa! Od tyłu zachodź! Za szybki, kurwi się! Co jest? Kliknij dwukrotnie na runie, aby wyborać broń. O. Wybierz broń i kliknij na niej dwukrotnie, aby ją ulepszyć.
Cholery tym potworom! Kto tu rządzi? Wiedzę takie coś. Jak się baba wódki za dużo pije, to się w taką zmienia. Dlatego nigdy babą wódki nie dawaj, tylko sam pij wszystko. To zna. Wow, tam impreza już jest. Co tu robisz? Potem porozmawiamy. Ojciec więcej ci zapłacił? Chyba nie musisz się martwić, skoro są z tobą twoi nowi przyjaciele. Nie boję się. Wieczny ogień mnie ochroni. Przede mną nie będzie musiał cię chronić. Tamara, córeczko, jednak wróciła. Chodź, niechże cię uściska. Trzymaj się z daleka. Przyjechałam po matkę. Ty pozwoliłbyś jej zgnić na tych bagnach. A myślisz, że co tu robię? Zabiorę ją do domu. O nie! Nie pozwolę ci jej tknąć palcem. Nigdy więcej. Masz prawo mieć do mnie żal. Wiem, że nie byłem najlepszym mężem i ojcem. Ale ja się zmieniłem. Zapytaj kogokolwiek w okolicy. Geralt, no powiedz jej! Twojemu ojcu naprawdę zależy na odnalezieniu żony. Dużo ci płaci, żebyś trzymał jego stronę? Zaprawdę powiadam wam. Zapalczywość wasza do niczego innego, tylko do zguby doprowadzić może. Kto to kurwa jest? A kim ty jesteś, żeby o to pytać? To mój dowódca. I żadnej pijanej świni nic do tego. Tamara, to teraz z takimi się zadajesz? Może jeszcze każesz im własnego ojca powiesić albo na męki wziąć? Już nie jesteś moim ojcem. Wszystko mi jedno, co się z tobą stanie. Przypominam, że mamy tu sprawę do załatwienia. Wiedźminie, pomożesz nam? Po to tu jestem. Straciłem 5 ludzi i nie wiem, czego możemy się jeszcze spodziewać w tym przeklętym miejscu. Nie powinniśmy marnować czasu. Wiedźmy mogą wrócić.
A skąd wiesz, że ich tu nie ma? Bo jeszcze żyjemy. Przeszukać wioskę! Będzie ostro. Wiedźminie! Coś nadchodzi. Przygotujcie się. Co to było? Może wilki. Nie brzmiało jak wilki. Bo nimi nie są. Przygotujcie się. Piękne ciałko!
aż mnie palec boli od klikania. Łatwo to było. Co to było? To był bies? Wiedźmy wyczuło, że się zbliżamy. Przysłały go po Aninę. Przeklęte wiedźmy! Jeszcze im mało? Nie wystarczy im to, co jej zrobiły. Tylko na nią spójrzcie. Wiedźminie, ty się znasz na takich rzeczach. Powiedz, co jej jest. Spokojnie, nerwy nic nie pomogą. Łatwo ci mówić. To moja matka, nie rozumiesz? On jest po naszej stronie. Dajmy mu się zastanowić. Wiedźminie, wiesz, co się z nią stało? Nie wyglądała tak, kiedy byłem ostatnio. Wiedźmy musiały rzucić na nią jakiś młot. Jesteś w stanie go zdjąć? Nie, dopóki nie dowiem się, co to jest. Na pewno nie mieszkała tu sama. Może ktoś jeszcze tu jest, może ktoś coś widział. Może Janek? Kto? Chłopiec, pustelnik. Mieszka na moczarach, wiem, że czasem się tu pęcia. Mógł coś zauważyć. Chodźmy po nim. Nie lubi obcych, będę pójdę sam. Zaczekajcie. Shit, mam jakiś zestaw naprawczy? Nie mam, zżyłem ostatnio. No bo niedobrze. A jeszcze bym kurczę sobie wziął, co tam na tego, cokolwiek to było. Łajno biesa? Po co mi łajno? Thank you.
Mam tarczę? O Boże. To jeszcze lepiej. Ja pier... Pierwszym razem przeszłem bez problemu, teraz się będę pierdał z tym. Tak.
Wow, co to było? Co się tak patrzysz? Kurwa, nie mam full hapa. Może zjem coś. Nie, to nie jest chyba. Przeciw biorą, przeciw trup pojadą. Kurwa, nie wiem co to jest.
Okej. Teraz się zasypuję. No, wreszcie. Trochę zlamiłem to, ale... Udało się, wreszcie. Janek, chodź tutaj. Janek! Janek! Tu go nie ma. Stało się coś niedobrego. Rozejrzę się, może gdzieś się schował. Odszukaj Janka używając wiedźmińskich zmysłów. Świeże ślady. Janek tędy uciekał. O, fuck, co to? Janek, obudź się. Co? Kto? Wiedźminie, aleś mnie wystraszył. Już myślałem, że to te wstrętne baby. Zabiłem kilka przy twoim legowisku. Wiedźmy je nasłały za karę. Naraziłeś się wiedźmom? Sprzeciwiłem się im, a one nie lubią, żeby im się sprzeciwiać. Co takiego zrobiłeś?
Wstawiłem się za babcią. Zawsze była dobra dla dzieci, a bez nich umarłyby tu z nudów. Prosiłem wiedźmy, żeby nie robiły babci krzywdy, ale były złe, że nie upilnowała dzieci. Czyli widziałeś, co stało się z babcią? Niechcący wsypała sobie mak do popiołu, to przyszedłem pomóc jej go oddzielić. Matka natura dała mi małe ręce, to jest mi łatwiej. Przebieramy, pracujemy, babcia coś tam plecie i nagle jak nie wrzaśnie. Znamie na jej ręce zaczęło świecić i krzyknęła, żebym się schował. Wlazłem do kufra i mgnienie oka później weszły wiedźmy. Przątka odcięła babci pukiel włosów. Powiedziała, że to kara za dzieci. A potem wszystkie zeszły na dół, przez drzwi w podłodze. Siedziałeś w tej skrzyni, dopóki wiedźmy nie odeszły? Taki miałem zamiar. Siedź cicho, mówiłem sobie, aż pójdą, ani drgnij. Ale nagle babcia runęła na ziemię jak długa. Zaczęła wrzeszczeć i rwać włosy z głowy. Nie wiedziałem, co robić. Wylazłem z kufra. Chciałem jej dać te ziółka, którymi leczyła dzieci. Ale ona nie była już sobą, tylko potworzycą. Dałeś jej tych ziółek? Nie zdążyłem, bo wiedźmy wróciły. Padłem na kolana i błagałem, żeby jej darowały, ale kuchta powiedziała. Chłopczyk był niegrzeczny. Nie wolno mówić nie. Gdy siostry chcą, tak. A szepciucha na to. Uciekaj, maleńki, póki ci nogi nie przegniły. I wszystkie zaczęły się śmiać, a ja w nogi. Chyba możesz mówić o szczęściu. Udało ci się uciec. No, ale teraz muszę się chować. I mogę zapomnieć o mojej przytulnej norce. Jak teraz będą chciały mnie dorwać, to właśnie tam zaczną poszukiwania. Może spróbuj gdzieś głębiej, na bagnach. Chyba tak zrobię. A ty co zamierzasz? Wygląda na to, że klucz do tego, co stało się z Anną, kryje się tam, w piwnicy. Pomożesz jej? Spróbuję, może jeszcze nie jest za późno. Dzięki za pomoc i powodzenia. Wzajemnie. Jakbyś spotkał jeszcze po drodze jakieś wodne baby, możesz im nakopać w moim imieniu. Opowiedz czuwającym przyjaciół, co dolega kobiet. Dowiedziałeś się czegoś? Jest tak, jak myślałem. Wiedźmy prawdopodobnie rzuciły klątwę na twoją matkę. Odcięły jej pukiel włosów, a potem zeszły do ukrytego pomieszczenia. W takim razie nie ma co zwlekać. Chodźmy. Pracuję sam. To także nasza sprawa. Nie wiadomo, co tam jest. A oddział łowców zrobi większy hałas niż jeden wiedźmin. Jestem przedstawicielem Kościoła Wiecznego Ognia na tych ziemiach. I moim obowiązkiem jest ci towarzyszyć. No dobra, ale tylko ty. Reszta niech zostanie za mną. Pójdę przodem, zawołam cię, jeśli trafię na coś ciekawego. Niech będzie. Chodźmy. Wiedźmini, czyli nie taki diabeł straszny, wywiad z wąpierzem. Receptura biała mewa. Czy mylę sobie ten przyciski?
sztaba meteorytowych żelaza. Piwnica Fryca. Na wieczny ogień. Nigdy nie widziałem aż tylu naraz. Wiesz co to jest? Wygląda dość paskudnie. To jedna z praktyk czarnej magii. Czarownicy zaklinają lalki, żeby zyskać nad kimś władzę. Wplatają w nie ludzkie włosy. Czyli możemy uwolnić Annę, posługując się lalką, która ją przedstawia? To jedyny sposób. Ale bardzo ryzykowny. Widzisz te przedmioty wplecione w lalki? Każdy symbolizuje osobę, którą wyobraża lalka. Musimy znaleźć tę, która oznacza Annę i wynieść ją stąd. Skąd tyle o tym wiesz? Z ksiąg czarnej magii. Kiedyś po prostu je paliliśmy, a ostatnio doszliśmy do wniosku, że warto je najpierw przeczytać. Zatruwacie sobie umysły gusłami? I czarną magią? A co na to hierarcha? Spotkałeś go kiedyś osobiście? Nie. Ja też nie. Skoro to ryzykowne, to rozumiem, że lepiej będzie wybrać właściwy przedmiot za pierwszym razem. Ja się tego nie podejmę. Nie znam Anny. Ty dowiedziałeś się o niej więcej. Łatwiej ci będzie podjąć decyzję. No to przyjrzyjmy się tym lalkom. Lalka z ludzkim uchem, lalka z fioletową malwą, lalka z ptasimi piórami, lalka z czerwonym korolikiem, oh my god. No ale ta się świeci. Zatem nie widzę ich. Kurczę, nie kojarzę nic z tego. Ucho tylko. Nie, ucho to będzie sołtys może, albo coś. Pióra to będą ten druid. Koralik albo malwa. Miał korale. Anna. Ta ma czerwony koralik. Podobny Anna nosi na szyi. Jak połowa kobiet od Nowigradu po Wengerberg. To na pewno nie to. A ja myślę, że tak. Zabieram tę lalkę. Anna! Coś ty narobił! Uratować! A ona nagle zaczęła się palić, rozumiesz? Spłonęła! Przykro mi. Nie wiedziałem, że to się tak skończy. Przykro? Jest ci przykro?
A ty co? Będziesz tak stał? To ty wynająłeś tego mordercę! Nic nie powiesz? To tak ci na niej zależało! Nawet jednej łzy! Jedźmy stąd. Można to było załatwić inaczej. Jestem pewien, że można było. Nic tu po nas. Wracamy do Oxenfurtu. Nie płacz, dziecko. Wieczny ogień przyniesie ci ukojenie. Otwórz serce. Przyjdź do Wrońców po swoją zapłatę. Ale lipa. To nie twoje. Wiem. Ale wcale nie jest mi z tym lżej. Bóra minie z czasem. Chciałabym w to wierzyć. Potem jak pochowamy, wracamy do tego. Dobrze. Porozmawiaj z baronem. Dobra. A może wrócę ze save'em, kurczę, spróbuję inne lalki, nie wiem. Nie wiem co robić. Co tu się stało? Nie widzisz? Powiesił się. Sam, czy mu pomogliście? A co ty, kurwa, masz mnie za mordercę? Był jaki był, ale go szanowałem. Kiedy muszę wybierać między mniejszym i większym złem, wolę nie wybierać wcale, ale czasami stawka jest zbyt wysoka. Czasem trzeba wybrać większe zło, żeby uczynić małe dobro. Nie wiedziałem, że uratowanie sierot z wioski na moczarach doprowadzi do śmierci Anny. Nie przypuszczałem, że baron zostawi ciało żony i powiesi się na konopnym sznurze. Czasami trzeba podjąć decyzję i nie oglądać się wstecz. Stracił wszystko, na czym mu zależało. To i nie dziwne, że mu się odechciało żyć. Nie wyglądacie na specjalnie zmartwionych. Ty i twoi ludzie. A co? Mamy siedzieć płakać? Baron był dobrym żołnierzem. Ale jak osiadł na Wrońcach, zrobił się miękki. Teraz zaprowadzimy tu nowe porządki. Wyobrażam sobie.
Okej. W następnym odcinku wrócę na te krzywuchowe moczary i spróbuję inne lalki. Zobaczymy, jak to się zakończy. Czym mogę służyć? Chcę obejrzeć twoje towary. Napraw wszystko, 210 luz. Obrażeń 31-39. To lipa. Mistrzowski miecz srebrny. Wow! Poziom 16. 275 obrażenia. 1400 kosztuje. Lol. To 7 pancerza, nieźle. Bywaj. Dobra, kończymy na dzisiaj. W następnym odcinku spróbujemy. Wrócę z sejfami. Załaduję grę od tego przed tym, jak wybrałem tą lalkę i spróbuję wybrać inną lalkę. Zobaczymy, co się stanie. Na razie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.